Czym było capacity? Wiemy. Ale to capacity jest na tyle skomplikowane, że... Dobra. O tym, czym było capacity, było. Ale to jest na tyle skomplikowana sprawa, że jeszcze pogadamy o nim w kontekście wydarzeń. Ja rozpocznę. Rozpocznij, bo to twój temat. Tak. Chciałbyś coś przekazać, a ja mam wrażenie, że chciałbym dorzucić tam coś zupełnie innego, więc no dzisiaj dobra. Kilka porad dotyczących planowania. To ja rozpocznę. Planowanie. Na planowaniu musimy znać capacity naszego zespołu i tak naprawdę znając to capacity naszego zespołu, czyli tą naszą przyszłą dostępność, no powinniśmy wziąć pod uwagę wszystkie rzeczy, które na to capacity mają wpływ. Ale to już było, w sensie to, o tym już mówiliśmy, nie? Urlopy, jakieś tam nieobecności, szkolenia i tak dalej, to powiedzmy, to jest jasne. Ale część ludzi do capacity, czyli do tej niedostępności, bardzo lubi wrzucać czas trwania wydarzeń. Nie? Scrumowych? I innych też, no bo mówimy sobie, że wydarzenia scrumowe to jest tylko to minimum, nie? Więc jeżeli chcemy sobie zrobić coś więcej, no to zróbmy. Wrzućmy. Znam organizacje, które dość mocno to promują. Nawet nie tyle promują, co weryfikują. W sensie musisz odbić się na bramce, chociaż teraz już trochę tego nie ma. Musisz odbić się na bramce, żeby wiadomo było, ile nas nie było. No więc tutaj pojawia się pewien problem. No bo z jednej strony chcemy ustalić wielkość tych wydarzeń i chcemy wiedzieć, ile ich będzie w sprincie. Z drugiej strony mamy podchodzić do tematu pragmatycznie, więc po co w ogóle to liczyć, nie? A z trzeciej strony te wydarzenia są timeboxowane, czyli nawet jeżeli sobie policzymy, że w ich maksymalnym czasie trwania to one nam powinny zająć x czasu sprintu, więc weźmy, wyciągnijmy ten czas z tego czasu, który ma dostępny każdy z deweloperów, no to może się okazać, że ta precyzja jest bardzo niska. Tu się pojawia pytanie, po co? Dokładnie. Po co? Co nam da, że zaplanujemy sobie, że będziemy mieli 15 minut daily codziennie i że będziemy mieli... Jeden refinement na przykład i że będziemy mieli w ostatnim dniu review i retro. Bo z jednej strony, tak jak powiedziałeś, jak sobie zaplanujemy jeden refinement, a kurczę, okaże się, że potrzebne były dwa. Co wtedy? Albo zrobimy pół, bo w następne wymagania robiliśmy wcześniej. Tak, albo cokolwiek innego się stanie i ten cały nasz misternie sklejany plan pod tytułem... Obliczany, tak. Bo to jest najgorsze, że tracimy czas na planowaniu, często właśnie na początku planowania, żeby policzyć, ile to my czasu... I to nie przekonuje mnie temat pod tytułem, ale przecież ze sprintu na sprint to są dokładnie te same wartości. Bo właśnie to nie są dokładnie te same wartości. Bo raz będziemy mieli planowanie, na które przyjdzie jakiś mega wymagający biznes i będziemy tam siedzieć 3 godziny, a drugi raz będziemy wiedzieli wszystko i tak naprawdę zrobimy to w 45 minut, o czym już mówiliśmy. Tak. I jak przyłożyć jedno do drugiego. Więc za każdym razem będziemy próbowali coś policzyć. To jeszcze dorzucę do tego to, co powiedziałeś, czyli jeżeli są względnie mniej więcej te same wartości, to po co? Nie? Bo jeżeli wiem, że ileś czasu mi zajmują wszystkie wydarzenia, które dzieją się co sprint. I co sprint mamy planowanie, mamy review, jemy lunche, mamy daily, mamy jakieś stałe rzeczy, które robimy i tego jest mniej więcej tyle samo. Okej, czasami mniej, czasami więcej, nie? Ale w skali wszechświata ma to małe znaczenie, bo z pomocą przychodzi nam prawo Parkinsona. Bo my jesteśmy w stanie zrobić w sprincie ileś. I to ileś, mniej więcej w dojrzałych zespołach oczywiście, nie w tych takich chaotycznych, ale w dojrzałych zespołach, to ileś jest takie samo. Niezależnie od tego, czy my na planowaniu spędziliśmy 4 godziny czy godzinę, to ileś jest takie same. I jest niezależne od tego, czy jedliśmy lunch dłużej, bo było spaghetti, czy krócej, bo to była sałatka. Nie? I jakby to zupełnie nie ma żadnego absolutnie To właśnie chciałem powiedzieć. Jeżeli mamy zmienność w postaci tych wszystkich wydarzeń typu planowanie, retro, review, bo powiedzmy sobie szczerze, że daily jest w miarę stałe, to i tak mamy już jedną miarę, która nam mówi, ile jesteśmy w stanie zrobić. Nie? My tylko i wyłącznie powinniśmy chyba na capacity znaleźć te informacje, które są związane z dostępnością ludzi, a nie z, jak to ładnie powiedzieć, z elementami, które obciążają nasz sprint. Bo one obciążają nas sprint, ale one są nieważne. Ważne jest, że ktoś idzie na 2-tygodniowy urlop. Ważne jest, że kogoś nie będzie 4 dni na początku, bądź też 3 dni na końcu i musimy odpowiednio tę pracę jakoś tam ułożyć. To są rzeczy istotne. Nieistotne jest to, co się dzieje co sprint. I teraz przyszła mi do głowy jeszcze jedna rzecz, która czasami słyszę, no bo jeżeli ja mam taki zespół, który czasami dowozi 5, a czasami dowozi 25, a czasami dowozi 40 na przykład punktów, będzie wymagań, no to ja wtedy muszę sobie to policzyć, bo inaczej nie będę wiedział, ile oni zrobią w tym konkretnym sprincie. Na co my odpowiadamy, to nie jest ten problem. Jakby to problemem nie jest to, że oni czasami dłużej planują, krócej planują albo robią jakieś inne rzeczy, tylko problemem jest absolutny brak przewidywalności i stałości w tych pracach. I jeżeli sobie policzymy co do minuty, nawet jeżeli byśmy sobie policzyli co do minuty idealnie i nic by potem się nie zmieniło, to i tak nam to nic nie da, bo jeżeli zespół, jak to się brzydko mówi, performuje zupełnie niestabilnie, czasami lepiej, czasami gorzej, no to znaczy, że my i tak nie złapiemy tych godzin, bo one tak będą totalnie różne. Więc... po pierwsze różne, po drugie nam i tak totalnie nic nie dadzą, bo my jesteśmy rozchwiani niczym... Więc mam na koniec dobrą radę. Moja rada brzmi, nie traćmy na to czasu. Ustalmy te grube jakby nieobecności, a zostawmy sobie gdzieś tam z tyłu czas trwania tych wydarzeń, bo to jest zupełnie niepotrzebne w kontekście capacity. I taki jest jakby moje przesłanie, przekaz. A jeżeli nie wierzycie, że planowanie można wykonać w 45 minut, to jeszcze raz polecamy filmik, do którego link pokaże się na końcu tego filmu. I tam między innymi też powiemy, że jeżeli mamy wszystko przygotowane, to potem planujemy się na tak zwanych grubych klockach, na tym, co jest istotne. O, to jest istotne. To, co jest istotne. Pięknie. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Dzięki za wytrwanie do końca tego filmu. Tuż obok są linki do 2 kolejnych oraz link do subskrypcji, jeżeli chcecie powiększać swoją wiedzę na temat podejścia zwinnego, agile mindsetu i wszystkiego, o czym mówimy na tym kanale. Ja nazywam się Tomek i oczywiście jestem i tylko połową duetu #białko. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi, zdecydowanie kliknijcie subskrybuj.